Ja nazywam się Konrad Szyszputowski. Tytuł prezentacji mam troszeczkę inny. I na wstępie wam powiem, że nie znam drugiej osoby, a w zasadzie znam drugą, to jest mój partner. Sprzedaliśmy się 4 razy. Da się. Nie wkładając ani złotówki, zrobiliśmy 4 spółki z 4 różnymi funduszami. Jedną z nich jest Omni3D. Na tym etapie już jest bardzo trudno pozyskać inwestora, bo zazwyczaj jest problem i pytanie o stałość zaangażowania. No ale panu Bartkowi Goli udało się podpisać ze mną cyrograf i ja się zaangażowałem na maksa w Omni3D. Jestem totalnie operacyjnie wyłączony ze wszystkich pozostałych. Z kolei mój partner biznesowy, Patryk, zaangażował się w Attify i tak sobie zamknęliśmy drogę do robienia innych rzeczy, przynajmniej przez najbliższe jeszcze 1,5 roku. Dzięki Bogu. Słychać się w ogóle? Słychać mnie, słychać. Okej. Ale nie będę wam mówił o tym, tylko chciałem taką dygresję po prostu zrobić, że można generalnie zrobić wiele projektów i można na wszystko dostać pieniądze, tylko trzeba wiedzieć jak. Jeżeli ktoś będzie chciał jakiejś pomocy, porady, jak znaleźć pieniądze na swój projekt, to na privie zapraszam, ewentualnie na fejsie. W wolnych chwilach, to znaczy tak, mogę tylko powiedzieć 3 słowa na temat tych rzeczy. Omni3D to każdy wie, czym się zajmuje. Zrobiliśmy jeszcze Evilport, to była nasza pierwsza inwestycja z IQ Partners i chyba najbardziej w tym momencie dochodowa spółka nasza, Wink Media. To są takie serwisy rozrywkowe, na przykład Bebzol.com, w to wszedł Red Sky. Attify z kolei to jest nasza najnowsza inwestycja, ma niecały miesiąc i tam wszedł w 3-jedynkowy fundusz inkubator naukowo-technologiczny, bodajże z Poznania albo z Wrocławia, nie jestem pewien, to Patryk załatwił. No a w wolnych chwilach oprócz tego, w wolnych chwilach lubię ubierać się w takie obcisłe ciuchy i rzucać się z 4000 metrów, bo jak się robi wiele takich rzeczy, które naprawdę mocno absorbują i przysparzają bardzo dużo stresu, to Juri wie jak jest, nie? To jest najlepszy sposób, żeby się całkowicie oderwać. Okej, dobra, tyle. To jest Kamil. Ja jestem Kamil Dziadkiewicz. Na wizytówce mam napisane elegancko Technology Evangelist. Pracuję na Omni3D. W związku z tym nie mam mnie cały czas w Warszawie. Prowadzę vloga, który próbuje tłumaczyć w przystępnych słowach, co to jest druk 3D i do czego może się przydać. A w wolnych chwilach strzeżcie się mnie w internetach, bo jestem niemal profesjonalnym trollem, tylko jeszcze nikt mi nie chce za to płacić. Okej. W kontekście osobistego przedstawienia wiecie już, co robimy. My w Omni3D działamy od 8 miesięcy. Spółka została założona na przełomie kwietnia-maja i została powołana w zasadzie w momencie, kiedy razem ze mną i z drugim partnerem było nas 3, bo jeszcze 1 osoba została zatrudniona od początku. Dzisiaj, znaczy w zasadzie nie dzisiaj, tylko w listopadzie ostatnio sprawdzaliśmy, ile mamy umów. Nie liczyłem tego w grudniu, nie liczyłem tego jeszcze w styczniu. W listopadzie były 43 umowy. To oznacza, że z 43 osobami współpracowaliśmy w takim czy innym wymiarze. Czasami to jest pół etatu, czasami to jest full time, ale naprawdę uwierzcie mi, że jest tłok. Przeprowadziliśmy się 3 tygodnie temu do biura o 2 razy większej powierzchni. Zaczynaliśmy od 160 metrów. W zasadzie to zaczęliśmy od 100, potem przebiliśmy ścianę do drugiego lokalu, zrobiliśmy ze 100 160. Teraz przeprowadziliśmy się do 320 metrów i z bólem serca stwierdziliśmy, że mamy za mało miejsca. W dniu przeprowadzki. W dniu przeprowadzki, tak jak rozłożyliśmy wszystko, co mieliśmy. Tak, ale to wszystko brzmi bardzo fajnie. Natomiast rzeczywistość nie jest taka kolorowa, bo można sobie wyobrazić, że jak już ma się 1 000 000 złotych przychodów w ciągu tych pierwszych kilku miesięcy, jak ma się 40 osób na pokładzie, to znaczy, że już się udało, że już można powiedzieć, jest zajebiście. Tak, płyniemy, jesteśmy diamentami, w ogóle tarzamy się w diamentach. Nie, tak niestety nie jest. Ale opowiem wam, dlaczego tak nie jest. W skrócie. Chodzi o to, że jak się jest startupem hardware'owym, to relatywnie szybko buduje się przychody i relatywnie szybko zatrudnia się ludzi, bo nie można po prostu robić hardware'u bez ludzi. Po prostu się nie da, to nie jest wirtualny produkt.
Ale wiążą się z tym inne problemy, to zaraz o tym opowiemy, myślę. A, i teraz jeszcze chwila dla inwestora. Dwa fundusze zaufały, LMS Invest i Speed Up Innovation. Obydwa fundusze są z grupy Speed Up Venture Capital Group. Inaczej tak utwarzał tych funduszy jest Bartek Gola. Myślę, że nie jeden z was zna tego człowieka, przynajmniej z opowieści czy z jego prezentacji, genialnych zresztą. Tak, oprócz tego, że robimy drukarki 3D, to też próbujemy się orientować, co będzie nam potrzebne za chwilę, bo rynek galopuje w tempie, które nas przeraża. Mogę wam powiedzieć, że w związku z CES-em 4 dni temu ten rynek wyglądał zupełnie inaczej niż wygląda dzisiaj. 4 doby potrafią wywrócić go do góry nogami. Dlatego próbujemy kombinować co naprzód, co więcej. Projektujemy aktualnie nasz własny skaner 3D, a dodatkowo pracujemy nad drukowaną elektrownią wiatrową, która będzie przenośna, która będzie w większości wydrukowana i z którą również już niedługo będziemy startować na Kickstarterze. Okej, okay. Teraz kiedy zaczęliśmy myśleć o Omni 3D jako przedsięwzięciu i patrząc na to, jak wygląda rynek i patrząc na naszych konkurentów, którzy mają lekko 4 lata przewagi i przynajmniej 9,5 miliona, nie, 9,8 miliona kapitału seedowego też przewagi, to bardzo ciężko z takimi konkurentami w otwarte karty grać i zupełnie zmierzyć się z nimi, patrząc twarzą w twarz, chociaż patrzyliśmy już w większości naszym konkurentom w twarz bezpośrednio w realu, ale no, generalnie rzecz biorąc, dzisiaj, niezależnie od tego, czy to jest hardware, czy to jest software, czy to jest jakaś usługa, którą spełnia potrzeby, internet powoduje, że nie ma barier, nie ma granic między państwami. Także to, że konkurent jest ze Stanów, czy z Holandii, czy z Anglii, czy z Hiszpanii, to nie ma żadnego znaczenia. My musimy konkurować bezpośrednio z największymi, bo nawet jeśli uda nam się odnieść sukces tutaj w Polsce, to za chwilę przyjdą Amerykanie, czy przyjdą Holendrzy i nas stąd zmiotą. Dlatego jeden podstawowy podstawowa zasada, jaką przyjęliśmy, że albo nam się uda i uda nam się spektakularnie, albo się wykoleimy. Innych scenariuszy raczej nie przewidujemy, dlatego poszliśmy po bandzie, dlatego dzisiaj jest nas ponad 40 i dlatego mamy całą masę problemów z tym związanych i dlatego mamy też niepewną przyszłość, bo moglibyśmy oczywiście rozłożyć sobie tą inwestycję w taki sposób, żebyśmy się budowali 2 lata i obserwowali, jak rynek rośnie też trochę poza nami, bo pewnie nie wydając tych pieniędzy bardzo szybko nie bylibyśmy w stanie takiego wzrostu wygenerować. Teraz jakie są problemy? Jak już decydujecie się na taki bardzo dramatyczny wzrost, to musicie liczyć się z tym, że macie wieczną rekrutację, a to oznacza kompromis pomiędzy tym, kogo w rzeczywistości chcecie zatrudnić, czyli waszym wymarzonym pracownikiem, a tym, kogo możecie zatrudnić. Bo z reguły się po prostu bardzo śpieszy. Więc my generalnie rzecz biorąc są dni, że i w zasadzie jak mamy otwartą rekrutację, zazwyczaj mamy przez 70-80% czasu otwartą rekrutację, robimy około 8-10 rozmów dziennie i całkiem spory procent kończy się sukcesem. Koniec końców ląduje z takim człowiekiem jak Kamil. To była bardzo nietypowa rekrutacja akurat, ale dodatkowym przyjemnością szybkiego wzrostu zatrudnienia i wiecznej rekrutacji jest to, że one odbywają się na klatkach schodowych, w kuchniach i generalnie gdzie się tylko da, bo przestrzeń też jest dla nas zawsze wyzwaniem, nieustająco. Okej. Drugi problem polega na tym, że jak się tak szybko rekrutuje, i bardzo szybko trzeba stworzyć strukturę, tak, no bo ja w zasadzie już w ogóle nie rekrutuję, to już robią ludzie, którzy na przykład, nie wiem, no szef produkcji rekrutuje do produkcji, szef rozwoju produktu rekrutuje do rozwoju produktu itp. itd. Szef marketingu rekrutuje do marketingu. Struktura, która się buduje i ta dynamika organizacji powoduje, że praktycznie bardzo trudno jest zadbać o komunikację w takiej organizacji i komunikacja jest naprawdę dużym wyzwaniem. Szczerze mówiąc, pomimo kilku jakichś tam doświadczeń z kilku innych startupów i też pracy w korpo ponad 3 lata, to
to komunikacja u nas totalnie leży. Tak, ludzie, znaczy okej, może faktycznie jest tak, że ludzie wiedzą, co mają robić, ale już to, w jaki sposób między poszczególnymi sekcjami czy działami ludzie wymieniają się informacje, pozostaje sporo do życzenia. I staramy się nad tym pracować i są do tego narzędzia oczywiście, ale to jest problem, z którym jako startup zazwyczaj nie ma się problemu. Tak? To, ten problem powstaje, kiedy podejrzewam jest 20 plus ludzi i przynajmniej, nie wiem, 4-5 działów. Trzeci problem, który wynika ze skali i też z tego, że jest się hardware'owym startupem, a nie SaaS-owym czy software'owym, jakimkolwiek innym, to jest kasa. My dostaliśmy, myślę, że mogę to powiedzieć, chociaż nie pytałem jeszcze naszego inwestora, my dostaliśmy 650 tysięcy złotych na hardware'owy startup. Koledzy z Dice'a dostali dużo, dużo więcej, tak? Podejrzewam, nie? Okej, okay, to jest naprawdę bardzo niewiele pieniędzy. Jeżeli chcecie zrobić hardware i zatrudnić kilkadziesiąt osób, to ta kasa kończy się, no nam się skończyła kasa w jakieś 2 miesiące. Na szczęście przez te 2-2,5 miesiąca udało nam się uzyskać jakieś takie przychody, które pozwoliły nam, znaczy skończyła się kasa. Po prostu wydaliśmy już te pieniądze, ale w międzyczasie przez te 2 miesiące udało nam się zakumulować jakiś tam kapitał. Dzisiaj to wygląda w ten sposób, że nasze konto bankowe bardzo często zbliża się do poziomu czerwonego, czyli do poziomu bliskiego zera. Zazwyczaj to jest na przełomie miesiąca, kiedy wypłacamy ludziom wynagrodzenia. Potem przez cały miesiąc buduje się i kiedy już się wydaje, że o, ale fajnie, wreszcie mamy trochę kasy, no to musimy je znowu wydać. I wydatki na ludzi, uwierzcie mi, to nie jest największy wydatek. Najgorsze nasze wydatki to są wydatki na sam hardware, na części do urządzeń. Na części do urządzeń wydajemy no, na pewno kwoty z nie 4, tylko z 5 zerami w skali miesiąca i to jest prawdziwy problem. Gdybyśmy drukarki sprzedawali tak, jak się sprzedaje SaaS albo jak się sprzedaje oprogramowanie, to bylibyśmy bardzo bogaci i w ogóle nie mielibyśmy żadnych zmartwień, ale niestety rzeczywistość jest inna. Marża na produkcie fizycznym, no jeżeli powiedzmy wynosi 50-60%, to wydaje mi się, że nie ma tragedii, ale no, nie jest do osiągnięcia tak łatwo jak na software'ze. A zwłaszcza, kiedy zaczynacie sprzedawać coraz więcej i musicie robić coraz większe zakupy tych części, tak? To znaczy, jeżeli my sprzedajemy kilkadziesiąt drukarek w skali miesiąca, to musimy robić zapasy, powiedzmy, na już blisko 100 drukarek na przykład, bo jak ściąga się części z Chin, to lag pomiędzy zamówieniem a faktycznym przybyciem części do biura, do naszej firmy jest czasem na tyle duży, że trzeba wziąć to pod uwagę i logistyka z tym związana zaczyna być droga i problematyczna, więc się kupuje tego więcej. Jest po prostu cała masa takich problemów, o których sobie no, z reguły ja sobie osobiście nie zdawałem sprawy. Ja myślę, że mało kto sobie zdaje sprawę, nawet doświadczony startupowiec. No, naprawdę szkoda o tym gadać. I trzecia rzecz, czwarta rzecz, tak, to ty chciałeś o tym powiedzieć. Czwarta rzecz to jest problem przy tak gwałtownym wzroście. Jest problem z czymś, tutaj zabrzmi okropny, z kulturą jakby firmy. I my zawsze żeśmy się szczycili tym, że magazynier jest DJ-em i włącza kolorofony i gra muzę na cały regulator w biurze. Że struktura jest dosyć płaska, że każdy każdemu może powiedzieć, nie powiem brzydkiego słowa, bo moja agencja PR to jest, w każdym razie, że jest bardzo bezpośredni kontakt między każdą osobą w firmie i że przepływ innowacji, pomysłu i narzekania też jest dosyć wysoki. I teraz to, co jest... Co nie oznacza, że komunikacja jest dobra z drugiej strony też. Oczywiście, że tak. Natomiast bardzo lubiliśmy w sobie to zawsze, że jesteśmy jakoś kulturowo startupem. I w momencie, kiedy wypłaca się 43 pensje w miesiącu, to zaczyna być pewne wyzwanie. Bo jednocześnie chcąc zachować tą swobodę jakąś wewnątrz firmy, z drugiej strony musicie zacząć zakładać na te działy ograniczenia i organizacyjne. Formalizacje. Dokładnie, trzeba to formalizować, nagle trzeba coś z kimś podpisać i tak dalej, i dalej. I to jest też jedna z rzeczy, nad którą pracujemy, jak
jak sobie z tym problemem poradzić. I oczywiście, rzeczywiście DJ jako pracownik bardzo w tym pomaga. I comiesięczne intensywne imprezy. Tak, o to dbamy bardzo. Tak, i teraz jest z drukarkami 3D i z kilkoma innymi technologiami teraz hardware'owymi jest tak, że są na samym szczycie krzywej hype'u Gartnera, słynnej. I teraz to ma dwie strony. Z jednej strony hype jest super, media się tobą interesują, wszyscy cię pytają, czy drukujesz czekolady, wszyscy chcą wiedzieć, co robi drukarka 3D, ludzie tłumami walą, żeby zobaczyć, co to jest, bo widzieli w faktach, że ktoś komuś rękę wydrukował. Wszystko super. I ten aspekt hype'u jest bardzo przyjemny. Natomiast drugą stroną tego medalu jest overhype, który powoduje, że ludzie przychodzą do ciebie i proszą, żebyś wydrukował piwo, albo żebyś wydrukował bazę na Marsie, albo żebyś wydrukował im pracę domową na Polski. I zmaganie się, zwłaszcza dla mnie jako osoby od marketingu, ja powinienem powiedzieć, tak, oczywiście, wszystko się da, jasne, nie ma problemu. Natomiast to ma krótkie nogi i teraz to jest wyzwanie w działaniach marketingowych, żeby zachować się, żeby jakby gdzieś być blisko rzeczywistości, opowiadając o tym, co technologia potrafi zrobić. I dlatego ten hype ma dwie strony. Tak już pędzę. To jest rzecz, którą nazywam Ultimate Content Marketing. W momencie, kiedy sama czysta edukacja, opowiadanie komuś o tym, co się dzieje, co to robi, co to potrafi, jest już marketingiem. W sensie nie potrzebuje ściemy, dlatego że to, co pokazuje, jest na tyle niesamowite, że ludzie wystarczy, żeby usłyszeli po prostu, co to robi. I to jest content marketing at its best. Tak, i w końcu chcieliśmy chwilkę, sekundę powiedzieć, to jest koniec, naprawdę, to jest totalnie koniec. Sekundę powiedzieć o tym, jak wygląda ten rynek. Otóż są wielcy i możni i potężni tego świata, którzy robią drukarki 3D, 3D System, Stratasys, MakerBot, ale co jest ciekawe, jak spojrzy się na realne liczby, to najwięksi na tym rynku są malutcy. W ciągu 15 minut sprzedaje się więcej drukarek 2D niż sprzedaje się w miesiąc drukarek 3D. Tak? Więc ten tort rośnie i dlatego jest przestrzeń, żeby oddychały firmy i żeby rosły. I dlatego też my mieliśmy przestrzeń, mimo że ci niby wielcy i możni tam istnieją. Mamy możliwość jechać do Nowego Jorku, pokazać się naprzeciwko największych i nie płonąć ze wstydu, tylko sprzedać za te kilkaset tysięcy. No, liczymy na to. No dobra, i to już przestanę, dobra, już nic nie powiedziałem. Dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie wolniej jechać do Poznania, niż mówiłeś na końcu. Kamil zostaje, tak? Ja zostaję, dlatego że wszyscy będą do mnie mieli mnóstwo pytań, bo jestem zajebista.